miejsce od wieków uważane za święte. Dla naszych przodków jedna z najważniejszych gór, świątyń ich bogów, dla nas miejsce szczególne przez obecność jednych z najważniejszych relikwii wiary chrześcijańskiej, które dały nazwę całym tym górom. W setnym odcinku postanowiliśmy przedstawić miejsce jednocześnie niebywale ważne dla wielu, jak również jedno z najbardziej magicznych w Polsce. Także tego, lecimy! Nieprawda, bo najlepszy jest rok. Okręt nasz wpłynął mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami. Kto tego nie zna, to polecam nadrobić zaległości, naprawdę, bo zaproszę jomków. Ja bym naprawdę bardzo chciał skomentować poziom niektórych pytań, ale akurat dzisiaj mamy sporo do przerobienia, więc Michał, ty nie pierdziel, tylko jedziesz. No jedziesz. Przed wejściem do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Nowej Słupi na szlak na Łysą Górę stoi rzeźba. Nazywana jest A. rycerzem, O. aniołem, B. pielgrzymem. No, że poprawna odpowiedź na końcu odcinka to każdy wie, zapraszamy dalej. No więc cyferek będzie tylko wysokość bezwzględna, wynosząca 595 metrów nad poziomem morza oraz wysokość względna od podnóża o wartości dokładnie 129 metrów. I jeszcze powiem, że obecnie jest to trzeci najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Łysa Góra lub jak kto tam woli Łysiec położony jest w najwyższym paśmie Gór Świętokrzyskich klasyfikowanych jako część Wyżyny Kieleckiej w Łysogórach. Na jej zboczach leżą trzy miejscowości – Nowa Słupia, Huta Szklana i Bieliny. Administracyjnie leży w województwie świętokrzyskim i powiecie kieleckim. Geologicznie jest to bardzo ciekawe miejsce. Na północnym stoku góry znajduje się rumowisko skalne zwane w tym rejonie Polski Gołobożem. Znajduje się tam od plus minus 12 tysięcy lat, kiedy kończyła się ostatnia epoka lodowcowa. Te wszystkie luźno leżące tam piaskowce kwarcytowe naniósł tam lodowiec, który przybył ze Skandynawii. Jeszcze żeby nie było niedomówień, samo Gołoboże ma 12 tysięcy lat, ale jego budulec, czyli właśnie te piaskowce kwarcytowe, są za to jednymi z najstarszych skał w Polsce. I może nawet w Europie Środkowej, bo ich wiek datuje się na około 500 milionów lat, więc nieporównywalnie więcej niż samego Gołoboża. A w ogóle słowo Gołoboże ze staropolskiego oznacza miejsce gołe od boru, czyli od lasu. No więc przeszliśmy sobie od tych powiedzmy 500 milionów lat temu, potem było 12 tysięcy lat temu, no to teraz przenosimy się w czasie do 2000 lat temu. Wówczas to przyszli tutaj na tereny barbarzyńców Rzymianie i zrobili sobie okręg hutniczy, największy poza granicami ich imperium. W jednorazowych piecach lepionych z gliny, tak zwanych dymarkach, wytapiali rudy metali, szczególnie żelaza i rzadziej miedzi. W okolicach Łysogór naliczono ich pozostałości do tej pory 400 tysięcy sztuk, a zdolność produkcyjną szacuje się na 8 tysięcy ton. Na pamiątkę tych wydarzeń od kilkudziesięciu lat w Nowej Słupi, leżącej na wschodnim stoku Łysej Góry, odbywa się jedna z najbardziej zarąbistych imprez w Polsce, czyli Dymarki Świętokrzyskie, gdzie rekonstruktorzy wytapiają metal metodami sprzed tysięcy lat oraz odgrywają bitwy Rzymian z miejscowymi barbarzyńcami. Jakby ktoś się zastanawiał, czy jechać, to tak, jechać. Serdecznie polecam. Łysa Góra obiektem kultu Słowian stała się pomiędzy 8 a 10 wiekiem, bo są rozbieżności. Wały kultowe otaczające szczyt według archeologii nigdy nie zostały dokończone, więc wskazywałoby to raczej na dosyć późne zainteresowanie się tym miejscem, ale z drugiej strony mamy przesłanki co do już wcześniejszych praktyk religijnych Słowian na tym szczycie. Ale kiedy by to nie było, to nie zmienia to faktu, że rekordu czasu praktykowania tam obrzędów religijnych to tam nie pobito, bo już w drugiej połowie X wieku miał tam stanąć z rozkazu pierwszej chrześcijańskiej żony księcia Mieszka I, księżnej Dobrawy, niewielki drewniany kościółek oraz że miejscowa ludność podobno była tam kontrolowana co do swojej wiary i nie pozwalano jej na powrót do wiary swoich przodków i w swoich przodków. Według niektórych i średnio potwierdzonych podań już Bolesław Chrobry miał ufundować całe opactwo benedyktynów na Łysej Górze, ale aż tak to ja bym się nie zapędzał.
Dużo bardziej prawdopodobna jest wersja o przesławnym księciu panu Bolesławie Krzywoustym i jego komesie, czyli jakby namiestniku tych ziem w Wojsławie, którzy dopiero w XII wieku raczej na pewno ufundowali tam opactwo benedyktynów sprowadzonych spod krakowskiego Tyńca. No i dzięki takiemu położeniu, czyli pośrodku Łysogórskiej Puszczy, gdzie najbliższym, ważniejszym miastem był Sandomierz, klasztor omijały wszelkie wojny, no i co po niektórzy wieśniacy mogli nawet nie wiedzieć, że jest coś takiego jak rozbicie dzielnicowe. Kościół i klasztor spokojnie sobie stały i nic nie zapowiadało jakichkolwiek zawirowań. No i niespodzianka, żadnych takich nie było, ale za to był niesamowity przełom. Król Władysław Łokietek podarował łysogórskim benedyktynom sprowadzone z Węgier relikwie drzewa Krzyża Świętego, na którym życie oddał sam Jezus Chrystus. Wtedy właśnie szczyt Łysej Góry zaczęto nazywać Świętym Krzyżem i klasztor, a od tej pory już Sanktuarium Świętokrzyskie urosło do rangi Narodowego Sanktuarium, najważniejszego w Polsce miejsca czci Boga. Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki w swoich dokumentach wymieniali Łysą Górę już pod nazwą Święty Krzyż jako duchowe centrum państwa. Bardzo lubili tam pielgrzymować również Jagiellonowie. Sam Władysław Jagiełło był tam 7 razy, w tym raz w drodze ze swoimi wojskami pod Grunwald, no i jak widać bardzo mu się to opłaciło. Z kolei Kazimierz Jagiellończyk zawitał tam aż 10 razy, ale bywali tam przynajmniej raz w swoim życiu chyba wszyscy władcy Polski z tej dynastii. Jednak po śmierci ostatniego z królewskiego rodu Zygmunta Augusta, Święty Krzyż utracił swoją rangę na rzecz Jasnej Góry, która już od czasów Andegawenów powoli rosła do rangi najważniejszego narodowego sanktuarium. Chociaż może w sumie i ta kolej rzeczy nie była taka zła, bo owszem, bez kilku najazdów się nie odbyło, ale było ich zdecydowanie mniej niż na częstochowskiej Jasnej Górze, która była porządnie plądrowana naprawdę wiele razy. W tym czasie na Łysej Górze miało miejsce za to kilka przebudowań. A teraz mamy rok 1620. Wojewoda lubelski Mikołaj Oleśnicki ufundował w klasztorze barokową kaplicę, która miała pełnić funkcję mauzoleum jego rodu, ale 100 lat później właśnie do tej kaplicy przeniesiono relikwie drzewa Krzyża Świętego i zostały tam do dzisiaj. No i w sumie te wszystkie wojny ze Szwedami i innymi kozakami klasztoru aż tak nie dotykały, ale żeby nie było takiego dużego odstępstwa od reguły, to w 1777 wybuchł tam naprawdę ogromny pożar, który strawił prawie cały zespół klasztorny i dosyć jednak cenne książki i pergaminy z tamtejszej biblioteki. Do odbudowy przystąpiono od razu i zbudowano kościół w stylu barokowo-klasycystycznym, obecnie raczej bardziej klasycystyczny niż barokowy. Ukończono go w 1782, a konsekrowany był w 1806. Niestety w tym czasie teren ten przeszedł pod zabór rosyjski i to już zdecydowanie dla klasztoru nie było fajnym wydarzeniem, bo Rosjanie, jak to w sumie oni zawsze, chcieli wykorzenić z ludzi wiarę i powiedzieć, że to oni są prawdziwymi, jedynymi bogami. W 1819 klasztor został, jakby to najprościej powiedzieć, zlikwidowany na mocy buli papieża Piusa VII. No a Rosjanie do tego ręki nie przykładali, nie, ani trochę, nie, nie jucha. Oni tylko zrobili tam więzienie dla śmiałków, którzy odważyli się sprzeciwić ich reżimowi. Większość zgromadzonych tam dóbr materialnych wywieziono do Warszawy, a po powstaniu listopadowym do Petersburga. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, co się wtedy działo z relikwiami, ale mam takie osobiste podejrzenie, że gdyby zostały wywiezione do Petersburga, to raczej już by ich nie odzyskano. Nie wiem. Nie wiem, nie pomogę, nie. Na Świętym Krzyżu stacjonowali powstańcy styczniowi. Potem Rosjanie ze wszystkich swoich sił starali się sprofanować to miejsce najbardziej jak tylko się da i mieściło się tam m.in. więzienie kryminalne. W 1914 dotarły tam wojska austriackie, które z premedytacją wychrzaniły w powietrze wieżę kościelną, odbudowaną dopiero 100 lat później. Nawet po powrocie w granice Polski nie od razu ustanowiono tam na nowo klasztoru, bo to się stało dopiero w 1936, kiedy zawitali tam zamiast benedyktynów misjonarze oblaki Maryi Niepokalanej i jak śmiem przypuszczać, dopiero wtedy wróciły tam relikwie drzewa Krzyża Świętego. Jednak mimo to jeszcze przez 3 lata w budynku obecnego Muzeum Przyrodniczego mieściło się więzienie ciężkie. Ale to nie koniec wojennych zniszczeń, bo w czasie II wojny światowej Luftwaffe, czyli jakby ktoś nie wiedział, niemieckie lotnictwo, zbombardowało klasztor. Wtedy też wywalono stamtąd wszystkich zakonników i Niemcy zrobili tam więzienie dla jeńców radzieckich, a dzisiaj na wschód, poniżej szczytu, nieopodal szlaku z Nowej Słupi, znajduje się cmentarz jeńców radzieckich. Po II wojnie światowej znowu zabudowania odbudowano i dopiero odtąd jest to nieprzerwanie do teraz kościół i klasztor, które po wojnie udostępniono do zwiedzania. W 2013 papież podniósł świętokrzyskie sanktuarium do rangi bazyliki mniejszej. W kolejnym 2014 roku ukończono odbudowę wysadzonej dokładnie 100 lat wcześniej w powietrze wieży kościelnej i dzisiaj jeszcze na niektórych zdjęciach widnieje klasztor bez wieży.
No to teraz, przechodząc do konkretnie tego, co warto tam zobaczyć, to widzowie o delikatniejszym charakterze niech przewiną do momentu widocznego o tutaj na ekranie, a ja powiem o podziemiach kaplicy Oleśnickich. Oprócz tego, że jest to zbiorowa krypta miejscowych zakonników, to obok nich znajdują się zmumifikowane zwłoki, nie wiadomo do końca kogo, bo tradycja, wszelkie publikacje i tabliczki na Świętym Krzyżu głoszą, że są to zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, ojca króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Książę Jeremi żył w XVII wieku, natomiast któreś z ostatnich badań pokazały, że są to zwłoki znacznie młodsze i należą do anonimowego powstańca styczniowego, z kolei ciało księcia miało spłonąć w pożarze w 1777. Po II wojnie światowej zabudowania na szczycie Łysej Góry podzielono pomiędzy klasztorne i państwowe. Do klasztornych jeszcze dojdziemy, a teraz na warsztat bierzemy te państwowe, w których mieści się Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Polecam zajrzeć przynajmniej do części geologicznej, bo przecież chyba z tego Góry Świętokrzyskie są najbardziej znane. No to teraz ta kaplica Oleśnickich. Jest w całości pokryta barokowymi freskami prezentującymi dzieje świętokrzyskich relikwii od czasów Chrystusa przez pobyt w Cesarstwie Rzymskim, Bizantyjskim, u Węgrów i wreszcie tutaj, do czasów współczesnych autorowi. Właśnie tam przechowywane są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Być może ktoś z Was miał czelność w myślach podważyć ich autentyczność, więc ja od razu powiem, że takie komentarze będą usuwane, ale dopiero po jakimś czasie, żeby trochę popodbijały zasięgi. Ostatnie badania miały miejsce w 2002 roku, kiedy otwarto relikwiarz, w którym oprócz relikwii znaleziono dwa papierki z datami 1928 i 1957. Oba jednogłośnie stwierdzały autentyczność relikwii. A co do samego drewna, to stwierdzono nieznaczne zgrzebienie i obecność bakterii, co jest spowodowane podawaniem relikwii pielgrzymom do ucałowania, a jak na 2000 lat historii, to jest to całkiem dobry wynik. Dodatkową ciekawostką niech będzie fakt niewykrycia jakiejkolwiek obecności jakichkolwiek szkodników w którymkolwiek punkcie w czasie. Badania laboratoryjne stwierdziły, że drewno pochodzi z czarnej brzozy, a według przesłanek z takiego drewna był wykonany krzyż Jezusa i jego wiek oszacowano na około 2000 lat. Bo co jak co, ale wiek drewna jest stosunkowo łatwo określić. A ta legenda, co na początku mówiłem, głosi, że w 1006 roku, co dla późniejszego biegu wydarzeń będzie bardzo ważne, Bolesław Chrobry zaprosił na swój dwór księcia węgierskiego, późniejszego świętego Emeryka. A wówczas największym wydarzeniem takich odwiedzin było polowanie, więc Bolesław zaprosił swojego gościa na najlepszy teren, do Gór Świętokrzyskich, które wówczas były pokryte w całości jedną wielką puszczą. W końcu zapędzili się w ich najwyższe partie, a dokładniej do Puszczy Jodłowej. A że Emeryk tych terenów nie znał, to w końcu się zgubił jak warszawiak w Sukowie i poczynał już modły swe do Boga wznosić, żeby tam nie umrzeć. A tu patrzy i widzi, że jeleń z dwuramiennym krzyżem w porożu stoi nieopodal i ewidentnie chce, żeby za nim iść. Węgierski książę w sumie nic do roboty nie miał, więc idzie, a jeleń zaprowadził go do niewielkiego drewnianego kościółka na szczycie Łysej Góry, który kazała tam postawić matka jego gospodarza. Zaraz podbija do niego anioł i mówi: Emeryk, wariacie, słuchaj, zostaw tutaj te relikwie, co ci tata dał na chwałę Boga. Emeryk podobno nosił na naszyjniku relikwie drzewa Krzyża Świętego, które dostał od swojego ojca, króla Węgier Stefana. No i zrobił tak, jak mu anioł kazał, natomiast legenda ta wydaje się być mistyfikacją, co najmniej taką jak prank operatora kamery sąsiada na mnie, że tak, on to wychodzi za te 5 minut, bo święty Emeryk według historii raczej na pewno urodził się w 1007 roku i to jest ten właśnie niespodziewany zwrot akcji. Dobra, na dzisiaj kończymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Oczywiście tam suby, łapki, nie? To wszyscy wiemy. Możecie mi przysłać mema na adres widoczny o tutaj właśnie. Poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę pana Michała to B. Przy wejściu na ten szlak stoi rzeźba zwana pielgrzymem. Według legendy posuwa się ona corocznie o 1 mm i kiedy dojdzie na szczyt, nastąpi koniec świata. Nie? Taka tam miejscowa legenda. Subujcie, łapkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!